Cześć, witajcie na kanale Gra na Kompa. Ja jestem Pabellus, to jest kolejny odcinek Construction Simulator. No i w dniu dzisiejszym, proszę Państwa, kolejne zlecenia przed nami, także bierzemy się do roboty. Zobaczmy, co tutaj mamy do wykonania. Kampania Dziedzictwo Kulturalne. Cały czas ciśniemy Dziedzictwo Kulturalne, ponieważ zostało kolejne i ostatnie zarazem zlecenie z tej kategorii, czyli rozbudowa muzeum, rozmieszczanie. Muzeum historyczne nie ma dość miejsca na wszystkie eksponaty w swojej kolekcji. Potrzebna będzie nowoczesna rozbudowa, aby móc wszystko pokazać zwiedzającym. No, proszę Państwa, proszę zobaczyć. Ponad 1,5 miliona kredytów to jest wartość tego zlecenia. 16 etapów budowy. No, czas trwania oszacowano tutaj na 4 klepsydry. Zobaczymy, jak to wyjdzie nam w rzeczywistości. To bez zbędnego gadania przyjmijmy kontrakt i lećmy na spotkanie z, prawdopodobnie z panem dyrektorem tutaj tego muzeum. Gdzie to muzeum ma powstać? Tutaj ma powstać muzeum, dobra. Lecimy szybciutko. Zaraz zobaczymy, co tutaj trzeba będzie wykonać. No, bo zlecenie takie dosyć kosztowne. Zobaczcie, jaki kawał terenu tutaj mamy. Ja cię kręcę. No, prawdopodobnie potężne muzeum trzeba będzie tutaj wybudować. Zobaczymy. Good news about the artifacts. The old monastery in the forest was probably a secret hideout of the missing wife of the castle's lord. We assume that she tried to flee with the knight. However, right now, we have to delay our research and urgently push ahead with museum operations so that we don't run out of money. Some time ago, I applied for additional funding for a necessary building extension, and it was quickly granted, thanks to the new monument. No dobrze. Przy okazji jakiejś tam ciekawej historii się dowiedzieliśmy. No słuchajcie, standardowo musimy usunąć tutaj poziom próchniczy, także bierzemy się do roboty, musimy sprowadzić spychacz. Także nasz caterpillarek jest potrzebny do pracy. Od razu go tutaj sprowadzimy, on jest nawet niedaleko, także rewelacja. No i dobra. Ja sobie oddalę oczywiście kamerę. Już go tutaj nie w tę stronę. Obrócimy. O. I co to? A myślałem, że już się robi ciemno, a to szósta godzina rano. Także ciemno się nie powinno robić. No i dobra. Jedziemy z koksem. Lemierz opuścimy. No i ciśnijmy. No, ale ty, chłopie, ty się ogarniasz? Nie ogarniasz? Jak ty to? No dobra, coś tam ogarnia. Lepiej lub gorzej. No, trochę to zajmie, powiem szczerze. Także myślę, że tutaj będzie można zrobić, proszę Państwa, cięcie, tak żeby bez potrzeby nie zawracać Wam gitary. No i proszę Państwa, 100%. Udało nam się. Powiem szczerze, tym caterpillarkiem to nawet szybko tutaj się pracuje, więc jest bardzo fajnym spychaczem pod tym kątem. I przekonałem się do niego, bo na początku to tak trochę marudziłem, ale teraz przekonałem się. Teraz co oni chcą od nas? Mamy usypać rampę ziemną. A, ale tutaj to widzę, że niewiele potrzeba. Rampę ziemną, tak? A co on się tak na żółto podświetlił tutaj? Jakby mu coś nie pasowało. Wiecie co? Ja wam powiem tak. Ja wam powiem tak, słuchajcie. Może byśmy kupili sobie wywrotkę. Nie wywrotkę. Koparkę. Wejdźmy sobie tutaj do sklepu. Ja bym chciał, co ja bym chciał? Jaką ja bym chciał koparę? Chyba tego caterpillara. Ja na nią narzekałem, co prawda. Ale ona może być całkiem niezła. Dobra, kupmy ją. Najwyżej ją sprzedam.
Dobra. I teraz wskoczmy sobie do niej. Bo ona się przyda. No ja widzę, że tutaj tak na dobrą sprawę to sporo sprzętu Caterpillara zaczynamy posiadać w naszym dorobku. No i dobrze, w sumie. Ta mała kopareczka, ona może służyć do mniejszych wykopów, natomiast ta, myślę, że spokojnie zda egzamin przy tego typu wykopach, gdzie no trzeba będzie troszeczkę głębiej pokopać. Tak na dobrą sprawę, no oni chcą rampę. Pytanie, co oni tu każą nam robić, bo ostatnio, gdy przygotowywałem, usypywałem rampę, okazało się, że później odwierty trzeba robić. Więc wiecie. Oby nie. No dobra, ale ciśniemy. Ja się zastanawiam, kuźwa, czy ja dobrze zrobiłem, że ja akurat tę koparę wziąłem. O, cholerka. No tu nie pokopię. Dobra, czekajcie. Zrobimy ciut inaczej, wiecie? Jedziemy sobie tam do przodu. Obrócimy ją. Bo mnie tutaj będzie kompletnie niewygodnie się obracać i... Teraz ja potrzebuję mieć trochę przestrzeni dla siebie. O, a nie, że tak. Dobra. Myślę, że tutaj może być. Później to ewentualnie sobie podziałam inaczej. Zobaczymy, jak to będzie mi szło. O, ty synu. Ładnie ona tutaj orze. Kurde, ja to się zastanawiam, czy to był dobry wybór, cholera, mogłem kupić taką trochę inną. Ona jakaś taka strasznie wolna jest, jakby była taka słabiutka nieco. No ale to nic, no jak już się kupiło, to trudno. No, jakaś taka wolna jest. No trudno się mówi, dobra. Cisnę dalej. Ech, no powiem wam, że idzie jakoś ta robota, ale kurde, jak po gruzie. Naprawdę, ta kopareczka jakaś taka jest strasznie wolna, tak jak mówiłem. I prawdopodobnie zostanie wymieniona na trochę inną. Ze względu na fakt, że tam testowałem już praktycznie wszystkie kopary. No i chciałem Caterpillara, żeby tak było, wiecie... że tak powiem, do pary trochę ze spychaczem i tam pozostałym sprzętem, który posiadamy, akurat Caterpillara, a no ale niekoniecznie kopara jest sprzętem, który jest dobry. Wywalam tutaj, dlatego że ta ziemia od razu znika, więc jest ok. Natomiast tam usypałem zacną górkę. No i można sobie, nie wiem, na sankach zjeżdżać. Oczywiście tej górki tutaj nie będzie. Dobra. Cisnę cały czas, 79%. Ja ją teraz trochę cofnę, ponieważ zostało nam tutaj z brzega wykopanie i prawdopodobnie no, to już będzie setka. Ale oczywiście o tym to się przekonamy za moment. Widzicie, jak ta łycha wolno chodzi? Strasznie. Ale dobra, już dokończymy robotę tą koparą. Nie będziemy zmieniać w trakcie. A później to się zastanowię, co ja bym tak naprawdę chciał. Dobra, 85. Ja wiem, moi drodzy, zaraz napiszecie w komentarzach, że do wywrotki mogłem
to wysypywać i sprzedać. Ja wiem, ale naprawdę. Tutaj, tak jak jeden z widzów napisał, cóż robić z tymi pieniędzmi tak naprawdę? Można sprzęt kupować, no ale... Nakupuję tego tyle, że potem będę szukał tego, co chcę przez ruski rok, a nie ma na to czasu. Trzeba działać, trzeba budować. Dobra, stąd zgarniemy. A, kurczę, nie, patrzcie, kopię tylko w liniach, nie? Nie robi dziur gdzie indziej. Ale to też jest takie, wiecie, bo spychacz dla przykładu potrafi zepchnąć ziemię poza liniami. Nawet tutaj udało mi się to zrobić, a koparka? Jakoś tak? Dziwnie, jakby... Czekajcie, bo nie mam kursora. A, no nie mam kursora. To nie ma jak pokazać, ale tutaj tak jakby była... taka linia, nie? Taki pas, od którego już się nie da nic zrobić. Nie jest to do ruszenia. No, już taka niepełna łycha mi wyszła. Aby trzeba było poczyścić jeszcze gdzie indziej, ale oni, kurde, tutaj to tak dokładnie każą robić, no. Ciekawa sprawa. Tam jeszcze mamy dosyć spory nadmiar tej ziemi, to może jakoś stamtąd udałoby się... Oj, nie sięgnąłem. 94%. Gdzieś nie wiadomo, gdzie ja byłem, bo to tutaj na głębokość to też, słuchajcie, nie da się kopać ile się chce, tylko do pewnego poziomu. I to jest poziom, który nawet nie przekracza naszego wzrostu jako postaci. Dobra, wjedźmy tam. Widzę, że to tutaj trzeba będzie ostrzej popracować nad tym. Dawaj, mistrzu. Przestajmy się ceregielić z tym. 97. Myślę, że tam jeszcze z brzega po tamtej stronie też by można było zgarnąć trochę tej ziemi. I to już chyba byłaby setka, ale musimy jeszcze głębiej wjechać. O, tak powiem szczerze, że za głęboko to nie jest. Ale okej. Okay. Nie, no nie tak. No. ...98 i będzie 100? Cholera. 1%, no poważnie. Bez jaj. Kurde, felek. O! No dobrze, to skąd by tutaj zgadnąć? No chyba stąd, żeby była setka. No dawaj. No, jest. Dobra, to wyjedźmy tą koparką. Oczywiście oznaczony obszar, ale tu coś takiego potężnego będzie. Zobaczcie, jaki teren został zaznaczony. Dawaj, masz gąsienicę i poradzisz sobie. Już nie bądź buła. Okej. Widzę, że się tam tworzy coś. Wykonaj nachylony wykop budowlany. O, żeż mordę. Poważnie? Jak to nachy... Aha, a nie, dobra, to tylko tamten trójkącik na końcu, po drugiej stronie. Aż się przeraziłem, słuchajcie. O kurde, felek, no ja już myślałem, że tutaj to wszystko trzeba będzie kopać, ale na całe szczęście nie. No dobra, tutaj ziemia nie zniknęła, tu gdzie właśnie przejeżdżam. No tutaj rampę mamy. No, to trochę błąd, że ja te ziemię tutaj dałem, no ale... Czyli tutaj mamy nachylony wykop. Ale jak nachylony? Ma znaczenie, czy co? Gdzie my te ziemię teraz mamy dawać? Tutaj widzę, że... Hmm.
mogą być kłopociki. No ale okej, okay, no zobaczmy, jak to niby ma funkcjonować? Jak to, co to według nich znaczy nachylony wykop? No ja rozumiem, no pewnie jakaś rampa, ale... No i teraz to by się wywrotka przydała, powiem szczerze. Kurde. Byłaś stamtąd. Jezusie, kochany. No nic, no będę tutaj wywalał. Nie wiem, może ta ziemia zniknie, mam nadzieję. Jak nie zniknie, to będą dopiero kłopoty. No, aczkolwiek tam spychaczą czy ładowarką damy radę. Okej. No, ciekawa sprawa. 10% wykonanego zlecenia. Więc źle nie jest. Powiem szczerze, z tego poziomu to nawet łatwiej się kopie. Zdecydowanie. Tylko... Co z tym nachylonym wykopem? O, tutaj to taka się górka usupała, że ramienia nie jestem w stanie bardziej zgiąć. Ciekawa sprawa. Teraz musimy to trochę zniwelować, bo to przeszkadza. No dawaj. O kurde, nie... O, ty synu. No, trochę się tam niweluje, ale trochę. Oż ty. Ale wiecie co? Ja nie wiem, czy nie prościej byłoby ładowarką tutaj ogarniać tego terenu. Był nachylony wykop, ale tutaj dali takie te barierki, te pręty takie. Powiem szczerze, że nie wiem, czy ładowara by tutaj przejechała. Spróbujmy zrobić taki mały test, a mianowicie cofnijmy się troszeczkę koparą. I wybierzmy ziemię może stąd. Zobaczymy, czy dałoby radę tam wjechać. Czy da się przejechać przez te właśnie ala pręciki pomarańczowe, które tutaj mamy. Czy też nie? Coś tak czuję, no łycha niby przechodzi, ale... Może faktycznie ładowarka byłaby lepszym rozwiązaniem tu. 29%. No ale byłaś stamtąd. Dobra, i spróbujmy. Czy nasza koparka tam jest w stanie wjechać? Jeżeli tak... Okej, okay, jest w stanie przez to przejechać elegancko. No to mam pomysł. To też w ramach testu w sumie. Ja tę koparę gdzieś tutaj odstawię. Natomiast mamy jeszcze mamy wypożyczoną ładowarkę. Ona ma przepotężną łychę, więc myślę, że warto byłoby jej użyć. Zobaczmy, czy ta ładowarka kołowa będzie w stanie poradzić sobie tutaj z tym zleceniem. No bo było nie było. Oni chcą wykop, no ale czy jest różnica między realizowaniem wykopu koparką a realizowaniem tego samego ładowarą, jeżeli mamy ku temu taką sposobność. Czekajcie, bo ja muszę tutaj dobrze ogarnąć temat i dobrze wjechać. Tutaj niestety mamy tę ziemię, która się nie wydobyła, aczkolwiek mam też wjazd z drugiej strony. No i już znowu ciemno będzie, kuźwa, no i dzień przeleciał. Ale zaraz przekonamy się, czy ładowarka dałaby radę. Synu. Sprawdźmy to. Hop. I do góry? Nie, no niby daje radę. Tylko jak to ja tak będę wywalał tę ziemię, słuchajcie, żeby potem się nie okazało, że to... Ej, że to zostanie. No dobra, coś tam wyszło. Coś tam żeśmy zebrali.
No, nie jest źle. Dobra, jedziemy dalej. Elegancko. Kurczę, o wiele prościej niż tą koparką. Naprawdę. I szybciej idzie. No dobra, to ja ogarniam temat. Robota w re, proszę Państwa, ale już kończymy. Zostało 5%, więc bardzo dobrze. Całkiem przyzwoicie to tą ładowarą idzie, muszę przyznać, i wygodniej. Tylko trzeba się oczywiście namachać, bo pod koparką to bym stał w jednym miejscu, a ładowarką no niestety trzeba wycofać, trzeba wyrzucić materiał. No, ale jak się pcha, pa, jak się pcha i wyjedzie z Kubana. No i wyjechała. No to dobrze, to można tutaj wywalić. Okej, okay, no i co my teraz mamy do zrobienia? Mamy dostarczyć palety drewna, dwie, i dwie palety siatki zbrojeniowej. Czy ja tędy przejadę? A nie, jednak nie. Myślałem, że te słupki są takie jak ludzie, nie? Że można przez nie przejechać. Ale niestety nie można. Dobra, to sobie stanie tutaj. To co my teraz potrzebujemy? Cztery w sumie palety. Się tak zastanawiam, czy mi to wejdzie na mana. Ale powinno. Weźmy sobie w takim razie naszego manika. No i musimy śmignąć do sklepu z materiałami budowlanymi. Szybka podróż. No i oczywiście gdzieś nas na zapleczu tepnie. Trzeba podjechać do strefy załadunku. A policzyło nam za ładowarkę. No ale dzisiaj się przydała. No dobra. No ale dawaj. A jeszcze trochę. Dobra. I wejdźmy tutaj sobie. No dobrze, i teraz my potrzebujemy... Co my tam potrzebowaliśmy? A, dwie siatki zbrojeniowe. Pyk, pyk. I dwie palety drewna. Pyk, pyk. Elegancko. Ja bym chciał tu... Cholera, a jak tutaj ten automatyczny załadunek zaznaczyć? Kuźwa, za pomocą pada? A, F-ką mogę. Dobra. I kup, mistrzuniu. Jak to brakuje? No co ty pierdzielisz? No nic, trudno. To dostarcz na plac budowy. Kurde, felek. Co ciekawy jestem, czy jestem w stanie HDS-em sobie tutaj poradzić. No myślę, że tak, ale różnie to ostatnimi czasy bywa, nie? Dobra, zobaczmy, czy gdzieś tutaj jest miejsce... Aha, jest miejsce na żurawia stacjonarnego. Takie tam rzeczy. Ocki, klocki. Dobrze. To zrobimy w taki oto sposób. Wyjdźmy z pojazdu. Ja ogarnę tym razem żurawia stacjonarnego. Dawno nie pracowaliśmy takim żurawiem, więc nawet fajnie, że będzie ku temu okazja. Bo gdzieś tutaj będę miał jakby te materiały złożone. Tak szukam, kuźwa? Aha, one tutaj są, dobra. Obszar żurawia. No i teraz potrzebuję... No właśnie, potrzebuję żurawia. To teraz tak. No mamy żurawia samojezdnego, ale pytanie, czy by nie zainwestować w takiego też. To możemy i w takiego. Kupmy go. 256 tysięcy. No w sumie rzeczywiście nie ma na co tych pieniędzy wydawać.
I tak mamy ponad dwie bańki. No to teraz go złóżmy. O, dawno nie pracowaliśmy na takich wysokościach. Dobra, no to teraz... Proszę bardzo. Teraz to mamy takie ramię, że ohoho. A jakby nam zabrakło, to wspomagający będzie ten żuraw samojezdny. Aczkolwiek może się, słuchajcie, okazać w niektórych wypadkach, że ten samojezdny żuraw będzie niestety niewystarczający. No i trzeba będzie z takiego korzystać. No to jakby co, no to już mamy, nie? Na własność, nie musimy wynajmować. No dawaj. Pyk i ciśniemy. Proszę bardzo. Nawet nie trzeba za bardzo podnosić do góry, bo tutaj nic jeszcze nie stoi. Ewentualnie... Aha, nie trzeba podnosić do góry. Ty, mała gadzino, żeś stanęła na drodze. Ledwo co się zmieściłem. Dobra, jeszcze trochę. No i opuszczamy. Dobrze, pierwsza paleta na miejscu. O, mnie kopara pięknie załatwiła. O, nie po lampie? A lampa miała farta. No co jest? A, bo to... Nie tym przyciskiem, słuchajcie, nie tym przyciskiem. A czasami to człowiek, to już się gubi w tym wszystkim, kurde, tyle tego jest. No dobra, podnieśmy trochę wyżej rzeczywiście, bo stoi ta koparka, ja o niej zapomniałem, że stoi i zamiast ją przestawić, no to zostawiliśmy. Tak jak jest, ale trudno. Nie chce mi się jej już ruszać, aczkolwiek w sumie z drugiej strony to powiem tak, nie wiem czy jeszcze do czegoś tutaj ta kopara miałaby się przydać. Raczej spodziewałbym się betonowania. No ale... Weźmy ją gdzieś na bok, zresetujmy. Powinna się pojawić na ulicy. To zaraz zobaczymy. O, tak też się stało. No dobra, nie to chciałem. To chciałem i żuraw. No i można teraz swobodnie pracować dalej. Nic już tutaj nam nie powinno zakłócać pracy. Dobra. Realizacji tego zlecenia, słuchajcie. No to naprawdę potężne zlecenie. Dopiero... Tyle zdołaliśmy zrobić, to ciekawy jestem, ile czasu to potrwa, nie? Dobra, i ostatnia paleta nam została z drewnem. No i troszkę za daleko. No i na miejsce. Śmigaj. No ale... Ja pierdzielę, no chłopie. O. No i dobrze. To mamy z głowy. Wylej fundamenty z płyt. Mówiłem, że spodziewam się betonowania. No ale proszę Państwa, to już raczej zrealizujemy w kolejnym odcinku. Myślę, że i tak sporo tutaj już się... wydarzyło 15% realizacji tego zlecenia. Sporo. No i co? Wam dziękuję za obejrzenie materiału. Zostawcie lajki, subki, sekcje komentarzy. Oczywiście jak zawsze należy do Was. Trzymajcie się i do zobaczenia. Pa, pa.